trzeci posiłek dzisiaj, posiłek przedtreningowy, bo mam zamiar dzisiaj trenować właśnie górę ciała. Dzisiaj wyjątkowo dwie kromki chleba posmarowane tłuszczem, smalcem, bo to jest tłuszcz, który powstał z pieczenia schabu po prostu i czosnek, trzy ząbki czosnku oraz ten pieczony schab to 20-dekowy. Witam we wtorek 21 listopada. Rozpoczynam trening po trzecim posiłku. Ten posiłek został nagrany. I pierwsza seria bez rozgrzewki. Jest za 12:13. Wydaje mi się, że chudnę, to znaczy zmniejsza się poziom tkanki tłuszczowej. Dołożyłem 5 kg, mam 53 kg, przy podciąganiu na drążku pierwszej serii musiałem uważać na rotowanie łopatek, bo chciały mi wyskoczyć ze stawów. Ciekawe, jakie odczucie teraz będę miał. Wtedy nie mogłem puszczać łopatek do pełnego rozluźnienia. I w tej serii również nie puszczałem łopatek na pełne rozciągnięcie. Dołożyłem 5 kg i jest 58 kg. Zadanie wykonać 10 powtórzeń. Zadanie wykonane, ale z trudem.
Zwiększyłem ciężar znowu o 5 kg. Jest 63 kg. Posiłek, chleb ze smalcem i czosnkiem, był smaczny, ale teraz odbija mi się trochę. Pierwsza seria na barki. Chciałbym zrobić takich jeszcze cztery. Pierwsza seria wyciskania sztangielek. Na poprzednim treningu próbowałem 20 kg. Teraz mam o 4 kg, o 3,5 kg mniej. No prawie o 4. Ciekawe, jak to pójdzie. No i zrobię jeszcze dwie takie serie. Pierwsza seria na biceps. W porównaniu do poprzedniego treningu dołożyłem 1,5 kg. I chciałbym zrobić jeszcze 3 serie. Dwie. Razem będzie 3. Poprzednie obietnice, zachcianki spełniłem. Ostatnie ćwiczenie. Pierwsza seria. Jest godzina 14.
Te ała to było, bo się uderzyłem w kolano. Zrobię jeszcze trzy takie serie i to będzie koniec treningu. Koniec nagrywania.